Jak tam? Namiocik. Zimno i wieje, ale jesteśmy dwa przyjaciele. Czekaj! Poczekaj! Dzień czwarty. Zobaczcie, że w takim... Tutaj jestem cały zakapturzony, no ale generalnie wiecie, pada deszcz, jest zimno. Właśnie dojechaliśmy na jeden z punktów na trasie. Tu mamy jezioro. Za chwilę wam pokażę coś więcej. Niewiele widać, bo jest mgła, ale klimat jest przedni. Dzisiaj jedziemy na wyspę Sky. Wyspa, która szczyci się niesamowitym krajobrazem. Do tej wyspy mamy jakieś 5 godzin jazdy. Oczywiście zajmie nam to długo, dużo, dużo dłużej z racji tego, że się zatrzymujemy często właśnie na takie widoki między innymi. Tak więc no, przeżyliśmy dwie noce w namiocie. Było fantastycznie, lało ostro, ale powiem wam szczerze, że naprawdę to był fun. Bałem się, że nie wiem, że zmarzniemy i tak dalej, ale mamy i śpiwory, i mieliśmy prąd też, więc cały sprzęt się sprawdził doskonale. O, mocno się nie wydupcyłem. Jeśli ktoś miałby wątpliwości, czy rodzice, macochy i ojcowie tęsknią za dzieci w trakcie wyjazdów, oczywiście, że tęsknią. My puszczamy sobie muzykę, której nasze dzieci słuchają. Every girl is super girl. Courageous, invincible. Every girl is super girl. Dzisiaj przepiękne wodospady, kaskady wody, bo no wiadomo, ostatnie parę dni padało, więc wody się nabrało. Zresztą tam daleko widać jeden ze strumieni. Coś pięknego. Ostatnie widoki na Loch Torrington. Tam i tam. Tutaj loch, czyli woda, oznacza i jeziora, i zatoki. Tak więc tam jest Upper Loch Torrington, a tu jest normalny Loch Torrington. Jest przepięknie. Jest to pierwszy przystanek na Apple Cross Peninsula, tak więc idziemy dalej. Jedziemy dalej! Dojechaliśmy na kolejny punkt widokowy. Tam widzicie, to jest wyspa Runa. Zobaczcie tam, jakie widoki przepiękne. To w ogóle przepięknie. My się zabieramy teraz za konsumowanie konserwy turystycznej z chlebem. Słynny przejazd w Balach na Bach. Jest bardzo wąsko. Jak widzicie, cały czas się gdzieś przyciskamy. Koniak, jak się jedzie? Fajnie, ale jest wąsko. Patrzcie tam na górę. Przełączyć tak. Patrzcie na to. Ale serpentyny nam tutaj za... Idziemy tam!
jazdebnych sytuacji takich właśnie zatrzymujemy się. To jest niesamowite wrażenie jechać taką wąską drogą, z takimi widokami, z takimi zakrętami, przeciska się. Teraz Klaudia Wam nagra grupę motocyklistów, którzy będą tutaj jechać. Heja, no my właśnie dojeżdżaliśmy, my właśnie dojechaliśmy na kawę, za jakieś 20 mil kończymy 500. Naszą 500, znaczy 500 się nie kończy, bo naleci kawałek dalej, ale my postanowiliśmy zrezygnować z ostatniego odcinka 500 i wyszedł na Skype. 20 mil do wyspy Sky. Dzisiaj mamy... To bed and breakfast, nie? Czyli tak zwane kwatery w Polsce. Jest przepięknie, zresztą zobaczcie sobie sami. Czekaj! Poczekaj! O, poczekała. Jechaliśmy właśnie na wyspę Sky. Powiem Wam, że no. No więc mocno. Teraz idziemy na kwaterę. Zobaczymy, co tu ciekawego jest, ale tak jak mówiłem wcześniej, Sky fascynuje swoimi widokami. Jest jedną z najpiękniejszych wysp Wielkiej Brytanii. A my ją dzisiaj, jutro będziemy zwiedzać. Zobaczcie, kochani, na to. Mama ścielaczkiem. Boże, jakie one są śliczne. Jak wrażenia pierwsze? Na wyspie Sky. To nasza kwaterka, zobaczcie, taki stary styl, nawet safety warning jest wyszywane. Klaudia się chowa. Ze zwykłą wykidla. Nasza łazieneczka. Jest taki, wiecie, babciny klimacik, ale łóżko fajne. Co? Nie, nie będziemy. Nie, chodź do wody. Są domowe robione marmolady z zawartością whisky. Czyli jesz śniadanie i śniadujesz. Idziemy w poszukiwaniu sklepów i czegoś do jedzenia. It's beautiful, jak to mówił Cezik. Beautiful! Jest pięknie. Jak tam zamówiłaś? Dwa burgery z... Co to jest na niej? Dziczyzna. Dziczyzny z frytkami z dodatkiem chili. Teraz musimy tam odebrać. Tak, czyli zamawia się w środku, a tu się odbiera. Jesteśmy tacy głodni, że większość frytek zjedliśmy. Większość jedzą wszystkie. Wszystkie zjadłaś? Nie. Jedno! Ja zostawiłem.